Cześć wszystkim! Znowu pan 7. Przeciąg świątyni złych żywiołów. Dobra, ograbiłem tamte zwłoki. Teraz zastanawiam się, jak podejść do tego tematu, tego kolosa. Zamknięte. Dobra, spróbujemy wejść z tej strony. Jak weszliśmy z tamtej strony. Już jedno podejście miałem. Zostaliśmy otoczeni przez gargulce. Nie była to najlepsza sytuacja. Zobaczmy, co się stanie, jak wejdziemy z tej strony. Dobra, zapraszam wszystkich. Zablokowaliście drzwi, które są w połowie zamknięte. Gratulacje. To jest taki sprytny? Sol i Anti. Brawo. Dobra. Tutaj mamy to nasze wejście. Ale zanim to się tym zajmiemy, to możemy rzucić sobie parę buffów. Na przykład ty możesz rzucić korową skórę na Elmo. Lavos może rzucić przyspieszenie na wszystkich. Natychmiast. Dobra. Ty możesz użyć sobie miksturkę siły byka na Elmo. I na siebie. A ty możesz rzucić magiczny kieł na Anti. I to chyba wszystkie buffy, jakie w tym momencie dysponuje nasza drużyna. Dobra, podejście drugie. Jak łatwo można się domyśleć, gra się skraszowała. Więc... Natychmiast. To były ciernie. Więc podejście drugie. Mam nadzieję, tym razem troszkę lepiej nam się uda. Tak. Oczywiście. Zapomniałem jednej rzeczy zmienić. Elmo, chcę dać tobie tarczę, żebyś był w stanie tutaj nam się ustawić i ewentualnie bronić się przed nimi. Dobra, Mugo, dobrze. Niech wali w najwyższego kapłana. Gargulce pojawiły się i szarżują naszą drużynę. Dobra, Lavos, co najlepsze możesz zrobić na razie, to lodową nawałnicę. Lodowa nawałnica jest o tyle fajna, że nie ma na nią żadnych rzutów obronnych. Jak sobie życzysz. Jeżeli ma się niewrażliwość na magię, tak jak ten kolos, to niewrażliwością na magię możesz powstrzymać jej obrażenia. Ale poza tym to nie można rzutami obronnymi uciec. Ładnie. Poza tym... Skupmy się na najwyższym kapłanie. Gdzie głupie rzeczy na nam zrzucą. No, na przykład wygnanie. Dobra. Tym razem nie będę rzucał cierni. Gra znalazła kontrę na moją strategię z ciemniami. Po prostu crashuje się. Jak chcę ich użyć. Więc dobra, Anti. Podejdź tutaj na razie. Tak, nie wiem, czy lodowe nawałnice się stakują. Jakbym rzucił teraz drugą od Antiego, czy to by coś zrobiło, więc po prostu nic nim na razie nie zrobię. Dobra, tutaj walczymy dalej z tym gargulcem, który się tutaj pojawił teraz. Elmo, dziabnij tego.
Kurczę, źle to zrobiłem znowu. Dobra, najwyższy kapłan. Teraz kula ognia od z pozdrowieniami od Lavosa. Z jakiegoś powodu ten kolos. Ten kolos nie chce się przemieścić dalej niż połowa. Niż połowa ten pomieszczenia. Nie wiem, czy nie blokuje coś go tutaj, jego ruchu. Czy ma jakieś inne powody. Okej, dobra, to wyszło gorzej niż miało być wyjść. Ale ten. Postaram się to wykorzystać, żeby po prostu móc go strzelać do niego z bezpiecznej odległości. Da się zrobić. Ruszam. Wszystkie zaklęcia, które do tej pory użyliśmy, zadamy mu tylko 9 punktów obrażeń. Okej, jednak może się ruszyć. Okej. Slide będzie musiał uciekać. Oczywiście. Niedługo. Oczywiście. Elmo, liczę na twoje przedzieranie się. Dobra. Dobra. Gargulcem zajmie się ktoś inny. Wszyscy co mogą, niech się skupią na kolosie. Dobra, Mugo spudłował. Dobra, czy coś możemy zrobić? Możesz się pozbyć tego gargulca. Oczywiście. Dobra. Jak rozkażesz. Ty Light. Uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Da się zrobić. Czy coś możesz zrobić? Nie za bardzo. Czy po prostu strzelić do niego. Elmo obrywa. Dobra, ty nie masz za bardzo więcej czarów. Ja już wszystkie zużyłem ci. Dobra, więc użyjmy niedźwiedzia brunatnego. Mam nadzieję, że da sobie dobrze radę. Oczywiście. Dobra, Elmo. Nie wiem, czy chcę go atakować. Chyba chcę. Dobra. Najlepszą obroną jest atak. Dobra. Dobrze. Mugo, pokaż nam, na co ci stać. Ładnie. Ładnie. Mniej ładnie. Dobra, teraz potrzebujemy również tak magicznych jest. Pocisków. Zdjąć tego gościa nam tutaj bruźć. Chcę, żebyś podszedł do Elmo. Dobrze. I żebyś użył na nim miksturki. Dobra. Tak lepiej. Funrock, mam nadzieję, zajmie się tym gargulcem. Jak nie, no cóż. Dobrze. To zginie. Okej. Niedźwiedź brunatny zrobił swoją rolę. Ściągnął 43 obrażenia. Coś, co mogłoby nam bardzo zaszkodzić. Dobra, anti.
Dobra, wpakuj się tutaj. 18 punktów wytrzymałości, ładnie. Von Rock. Oczywiście. Tutaj dalej ma problemy z gargulcem. Próbował się poddać, ciekawe jak to. Spodziewał się, że to będzie wyglądało. Dobra. 110 obrażeń, nadal jeszcze poważne rany. Ładnie. Dobra, chyba nie będę ładował w niego magicznych pocisków, bo ma odporność na zaklęcia, więc... Może się to źle skończyć. Dobra. Natychmiast. Okazja do ataku pudło, okej. Zero. Zmniejszenie obrażeń 20, magia. No to nie był magiczny atak, to po prostu... Co? Okej. Nie rozumiem tego. Dobra, strzelajmy dalej. Zawsze mamy minimum 5% szans na trafienie. Ra anti. Jak sobie życzysz. Ładnie. Fun Rock, już zrobiłeś swoje. Elmo, dokończ. Ekstra. 700 punktów doświadczenia za kolosa. Natychmiast. Nic w sobie nie miał. Gargulce coś przy sobie miały? Natychmiast. Myślę się, że nie. Ruszam. Wiecie, zawsze mogły połknąć jakiś magiczny swój czy coś takiego. Trzeba sprawdzać takie rzeczy. Dobra, ale najwyższy kapłan to już do... Natychmiast. Spodziewałem się, że coś miał, co? Magiczna zbroja płytowa. Pierścienie lecą do barda. Fiolka z trucizną. Ciekawe. Kolejny klucz. Magiczny pierścień. Brak miejsca na ten przedmiot. Szkoda. Dobra, złoto. Zielone szaty. Czy coś jeszcze masz? Berło zniszczenia. Ciekawe co to jest. Lekka buława. Magiczna zbroja płytowa. Chyba jest lekka. Waga 50. A nie, bo ty masz siłę. Masz bonus do siły z zaklęcia, dlatego. Dlatego nie jesteś obciążony. Dobra, parę zwojów. Pełna zbroja płytowa. Moje sakwy są zbyt ciężkie. Za tym nic więcej. Jak rozkażesz. Jeszcze jakiś zwój. Pełna zbroja płytowa. Dobra, coś więcej? Nie. Niosę zbyt wiele przedmiotów. No dobra. Lavos, ty masz pewnie dużo miksturek leczenia, których możesz użyć. Dwa pewo. Musi skończyć animację, bo inaczej się nie uda. Dobra, wszystko leczenie lekkich ran. Dobra. Pytanie, magiczny pierścień. Cóż to za magiczny pierścień? Jak sobie życzysz. Swoboda ruchu. Swoboda ruchu to fajna rzecz. Nie wiem, komu chciałbym to jeszcze dać. A poza tym to berło zniszczeń. Berło zniszczenia to magiczna lekka buława plus 3, która w chwili trafienia krytycznego zużyje jeden ładunek, dodając 2 punkty do wspomnianego trafienia krytycznego. Wiecie co? Jest coś, co Fun Rock mógłby użyć. W końcu miałby jakąś broń. Sensowną.
Dopóki trzymają w... Chociaż kurczę, teraz ma za dużą wagę, co? Przeciążenie. A, to jest problem. Cokolwiek spróbujemy mu dać, po prostu będzie przeciążony. Słabo. Dobra. Mam jeszcze trochę sił w zanadrzu. Jak sobie życzysz? Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Mrok? Jest coś tutaj? Oczywiście! Nie. A tutaj coś jest. Oczywiście! Oczywiście! Dobra. Co my tu mamy? O, patrz! A ja dostaję tylko połowę. Nie narzekaj, Elmo. Dobra, dużo kasy. Jak nie teraz, to w przyszłości. I trochę zwojów. Dobra. Musimy poczytać te zwoje, które już mamy. Da się zrobić. Natychmiast. Odporność na energię. Ruszam. Neutralizacja trucizny. I prawdziwe widzenie. Ciekawe, czy którekolwiek z nich możemy skopiować. Chyba nie. Dobra. Lavos, weź te zwoje. Oczywiście. Dwa, trzy, cztery. Zobaczymy, może coś ciekawego się w końcu trafi. Dla maga. Zwoje kapłańskie. A średnio nas urządzają. Nasz kapłan bardzo często jest w postaci niedźwiedzia. Który to, jak przypomnę, nie jest w stanie używać zwojów. Dobra, te węże wodne. Mam nadzieję, że nie stanowią zbyt dużego problemu. O, 26 punktów życia lecą. Dobra. Muzyka barda. Tak jest. Tak jest. Oczywiście. A Tlavos był w stanie coś trafić. Natychmiast. Nie. Dobra, może zajmijmy się nim, żeby nas nie dziabnął. A kto mawiali? Atakuj, zanim będzie w stanie cię dziabnąć. Nie? Inaczej to mówili. Wykonaj szybko kolejne cięcia. Żeby nie był w stanie cię dziabnąć. A jeżeli cię dziabnie, no cóż, lepiej, żeby nie dziabnął. Wtedy zostajesz otruty czarną żmiją. Oczywiście. Dobra, Elmo. Dobra. Trafienie krytyczne, ładne, z półobrotu. Dobrze. Dobrze. A jeszcze tutaj jeden został. Też zostałeś otruty. Nie zauważyłem ciebie czy coś. Kurde, nie chciałem pominąć tury Elmo. Natychmiast. A, chciałem, żebyś się tam... No kurczę. Jak doceniam takie proste rzeczy teraz jak w Amayui, że było coś takiego jak cofnięcie tury. Dobrze.
takie przypadkowe kliknięcia, które mogą ci zepsuć kompletnie walkę, tam nie było z tym problemu. Przez to. Tak jest. Dobra. Przyjdźcie tutaj szybko. Zanim ta trucizna zacznie działać. Też wiecie co, chyba w tym momencie chyba bardziej cenię neutralizację trucizny niż efekty, jakie mogą się pojawić od niej. Dobra, czy one coś miały przy sobie? Nie. Da się zrobić. Dobra, no to chyba tyle, jeżeli chodzi o świątynię wody. I domyślam się, że jest ta świątynia ognia. Nie wiem, czy ten troll był jej najwyższym kapłanem. Nie, najwyższego kapłana przecież już zabiliśmy, okej. Te trolle też są na naszej liście. Są w naszej książce, powiedzmy. Ale póki co zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Dobrze. Dobra. Przecinki są niepokojące. Okej. Czy zaatakują nas tu żywiołaki ognia? Dowódca oddziałów. Witam. Witajcie, przyjaciele, w domu Allerena, potężnej świątyni ognia. Jestem Bassino. Co was tu sprowadza? Chcę się zobaczyć z Allerem. Mistrz pewnie cię już oczekuje. Przejdź przez drzwi za mną. A gdzie są te drzwi? Serio, gdzie tu są jakiekolwiek drzwi? Halo? Bassino, gdzie są drzwi? Widzę tylko kufer. Czy kufer jest drzwiami? Dobra, Bassino. Raz udało ci się zrobić ze mnie głupka. Czy ty powinieneś stać w innym miejscu? Gdzie zabiliśmy twojego mistrza? Tutaj zabiliśmy twojego mistrza. Czy ty nie powinieneś być tutaj? Dobra. Elmo tutaj. Ty tutaj. Inaczej pogadamy sobie. Oczywiście. Tak się teleportowałeś. Okej. Okay. Tego nie przewidziałem. Zabili Bassino. A nasi ludzie teraz są ciężko ranni. Dobra, chyba nie wygramy tej potyczki. Brat płomienia. Funrock, jesteś łotrzykiem. Jedyna rzecz, którą musisz robić, to unikać kul ognia i zginąłeś od kuli ognia. Momencik, czy to jest utrata przytomności? Tak, to jest utrata przytomności. Możemy cię jeszcze odratować. Możemy spróbować. Jak sobie życzysz? Udaj się w lepsze miejsce. Tak, jeżeli będą nas rzucać takimi kulami ognia, to się nie uda. Dobra, Mugox nie żyje, Lavos nie żyje. To się raczej nie uda, ale może walczmy do końca. Dobra. Właśnie. Tak. Chciałem wczytać, bo czasami gra robi cię w konia. Zauważyłem, że jak
zginie postać, to on nadpisuje szybki zapis. Nie chciałbym stracić tej walki z kolosem. Dobra, dziwne rzeczy się tu dzieją. Tego gościa na razie jeszcze nie ruszymy. Będziemy musieli się przygotować do tej walki. Na pewno będziemy musieli przygotować zaklęcia. Jeżeli będziemy mieli dwie nawałnice gotowe, to myślę, że to się uda. Ale tak, musimy to lepiej rozegrać. Dobra, to na razie tyle. Nie wiem, ile czasu tego odcinka wyszło z tymi błędami, z crashowaniem się gry, ale zobaczymy, może być trochę krótszy. W każdym razie, no, muszę zrobić znowu wycieczkę do miasta i uleczyć się i tak dalej. Dobra, póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.